I uwaga, jedziemy! Proszę Państwa, to już nie przelewki, to już drugi nawrót. Zawodnicy wiedzą, jak się uprasowali po pierwszym nawrocie, ile mają straty, ile zyskują do tych, co są przed i za nimi. No i teraz taktycznie rozgrywają swoje drugie przejazdy. Jedni muszą bronić, drudzy muszą gonić w wyniku. Anka. A tymczasem pan Wojciech Soborski zbierze do przeszkody numer 6, na której odnotowaliśmy błąd. Troszkę wężykiem w przeszkodzie numer 9. Już się bałem, że będzie trącony słupek przez jednego z koni, ale udało się. I teraz trochę inny wariant najazdu na przeszkodę numer 11. Wojciech jest specjalistą wynajdywania jak najkrótszych ścieżek w torze, żeby zyskać cenne sekundy. Proszę Państwa, wcale nie trzeba pędzić mocno, żeby uzyskać dobry czas. Liczą się również krótkie najazdy. Szybko, krótko i bezbłędnie to jest cel każdego pobożącego, żeby osiągnąć wysokie miejsce, chociażby w dzisiejszych zawodach. I bardzo dobrze sobie poradził pan Wojciech i jeszcze dwie przeszkody nas czekają. I proszę, umówmy się, że po przeszkodzie wodnej ostry doping ze strony publiczności. Przeszkoda numer 24. Niestety błąd, idziemy dalej. Czas 3 minuty 27 sekund, to jest czas rzeczywisty.